Kontynuuję film, ponieważ poprzedni się przerwał z tego względu, że byłem za blisko pieca i telefon osiągnął krytyczną wartość temperatury. Dokończę. Kiedyś, no nie takie kiedyś, no było już kilka lat temu, powiedzmy, ile to mogło być? Na pewno po konferencji w Teheranie. To było po 2010 roku i pan Mahmud Ahmadinejad powiedział tak: jeżeli Iran nas zaatakuje, to odpowiedź będzie apokaliptyczna. Słuchajcie, Iran ma takie zasoby. Ja widziałem na żywo paradę, kiedyś była taka parada, wiecie, i całe wojsko wyjechało. To była taka artyleria, takie działa, no potężna, potężna sprawa. I jeszcze zdjęcia widziałem, różne takie tajne, nietajne. W każdym razie Iran ma zasoby. To nie o to chodzi, że USA ma może więcej. Może ma więcej, ale to jest, ale to nie znaczy, że siła tego wszystkiego w Iranie jest mniejsza. No w każdym razie cel nie jest wojny taki, żeby się dwa państwa powybijały i nic z nich nie zostało, tylko taki, żeby strategicznie to dobrze przeprowadzić, dlatego ilość tego nie jest aż taka istotna. A Iran jest bliżej Izraela i Iraku niż USA. Dlatego USA ma ten problem logistyczny, że musi to wszystko najpierw przewieźć, choć bazy, oni mają bazy na wodzie i na lądzie, także USA z drugiej strony jest na Bliskim Wschodzie bardzo dobrze porozstawiana, oni są na całym świecie porozstawiani. W Tajwanie, koło Japonii mają, wszędzie tam, gdzie okupują, a okupują prawie cały świat. Dlatego USA ma swoje bazy, tak bardziej okupancki naród jak Stany Zjednoczone, to drugiego takiego nie ma. No, dlatego widzicie, będzie jazda, będzie się działo się, nie wiadomo jaki to wpływ będzie na nas. Dlatego starajcie się pomyśleć o alternatywnym lokum. Gdziekolwiek jesteście, to pomyślcie o alternatywnym lokum. To znaczy, że jeżeli w waszym miejscu zamieszkania by się działo źle, niebezpiecznie, no to wyjeżdżacie gdzie indziej, do waszego drugiego domu. I tyle. I trzeba zawsze mieć plan B. Plan B jest najważniejszy w życiu. No. Najgorzej mają ci, co mają bydło, co mają zwierzęta hodowlane i nie mogą się spakować i wyjechać. Bo trzeba zostać i zwierzątka karmić. I to jest ten problem. No, to jest odpowiedzialność. Zawód rolnika jest bardzo odpowiedzialny. A ja tu sobie deseczki ładnie segreguję. Deseczki, dlatego taki hałas robię. No. Patrzę, jak ciepło tu jest. Pamiętajcie, pan Mahmud Ahmadinejad to jest bardzo zacna osoba, bardzo sprawiedliwa i akuratna. W ogóle Iran to są Persowie, to są potomki Persów. Nie wiem, nie znam waszej wiedzy, bo macie różną wiedzę. Każdy, który mnie słucha z was, ma wiedzę różną, więc przypominam, że tak zwani Irańczycy, no nie ma czegoś takiego jak Irańczycy, są Persowie, tak? To nie są Arabowie, słuchajcie. Inaczej powiem, mieszkańcy Iranu to są Persowie. Persowie nie są Arabami. Oni mają podobne pismo, język mają zupełnie inny. Perski nie jest arabskim. I mają religię, no powiedzmy w gruncie rzeczy tą samą. I zasady takie moralne podobne. Ale to są oddzielne narody. Persowie to jest naród z ponad 10-tysięczną letnią tradycją. Podczas gdy naród polski
powstał tak jakby znikąd, to jest taki zlepek wszystkiego dookoła, taki kundelski ten naród jest i ma ile tam, 700 lat, z 800 może poszczycić, że pismo czy tam mowa dopiero się zaczęła wykształcać, podczas kiedy naród irański ma ponad 10 tysięcy letnią tradycję, co można łatwo sprawdzić na podstawie zabytków architektonicznych, pismo jest to samo, które, czyli język jest ten sam, który dzisiaj jest używany na różnego rodzaju zabytkach w postaci kamieni, ceramiki i tak dalej. I to łatwo sprawdzić. A zabytków takich europejskich, które by miały kilka tysięcy lat, to nie ma. Dlatego widzicie przewagę i, że tak powiem, tą stabilizację tej tradycji, jeżeli chodzi o ufundamentowanie w przeszłości. Dorzucamy jeszcze kilka patyczków, żeby ten ogień wojenny nam nie zgasł. No, poczytajcie sobie trochę o Iranie, ale nie z Wikipedii, tylko z takich akuratnych źródeł. O Persji, poczytajcie o Persji. Warto, polecam wam się zagłębić w ten temat. Proszę nie postrzegać Persów jako jakichś dzikusów, terrorystów. To są ludzie bardzo, bardzo na poziomie, bardzo akuratni i sprawiedliwi. No, a dzikusy to są te żołnierzyki z Ameryki Północnej, z USA. To są dzikusy. Tak, dlatego zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy. Myślę, że trochę będzie zniszczeń.